dwa plakaty, które widzicie, to nie są jakieś zdjęcia, to nie jest wydruk. To jest praca ręczna. Nie moja. Ja nie mam takich talentów. Ale myślę, że też oddają. Ktoś mi tu podszedł powiedzieć, że faktycznie oddaje trochę klimat taki mroczny. Bo tak naprawdę jest. Że nic tam fajnego w tym nie znajdziemy. Moi kochani, mówiliśmy o dwóch królestwach. I chcę wam za pomocą tych dwóch plakatów to tak jakby uzmysłowić, żebyście to mogli pamiętać, że są dwa królestwa. Królestwo diabła, gdzie rządzi diabeł, złodziej. Królestwo Boże, którym rządzi Jezus Chrystus, nasz Pan, Zbawiciel. I co najważniejsze, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, nie ma trzeciego. I każdy z nas dzisiaj w którymś królestwie żyje. I wiecie, tak jak mówiłem na dole przy przywitaniu, to jedno zdanie. Nie zatwardzaj swojego serca na tą myśl. Jeśli ci się wydaje inaczej, jeśli wydaje ci się, że to nie jest prawda, to otwórz się na to, a może mają rację. Naprawdę chcę ci powiedzieć, dzisiaj w sensie duchowym jesteś albo tutaj, albo tutaj. Ja jestem po tej stronie. Nie było tak zawsze. Kiedyś byłem tam. Wiele, wiele lat temu z Bożą łaską mogłem przejść do Królestwa Światłości. I żyję w tym Królestwie z moim Panem Jezusem Chrystusem już wiele, wiele lat. Jest to życie wspaniałe. Czy życie bez problemów? Nie. Niech wam nikt nie wmawia, że jak pójdziecie za Bogiem, to nie wiem, to wyjedziecie stąd i będziecie na parkingu, będzie nowe auto już na was stać. I że wszystko się natychmiast porozwiązuje. To nieprawda. Ale w waszych problemach już będzie ktoś. Jezus Chrystus. I przez wszystkie problemy was przeprowadzi. I to jest niesamowite. Kochani, mówiłem wcześniej o złodzieju, który przyszedł po to, by kraść. Mówiliśmy z czego? Zabijać. Tylko nadmieniłem jak. Ale został nam jeszcze jeden, zanim przejdziemy do tej lepszej strony. Jeszcze to jedną myśl, że przyszedł po to, żeby wytracać. A to jest atak na naszą wieczność. Wiecie, tak naprawdę to skutecznie przeprowadzone dwa poprzednie ataki, to w zasadzie ten trzeci jest tylko już jego rezultatem. Jest tylko jego wynikiem, efektem. Jeśli okradł ze wszystkiego, a potem zabrał życie, to już automatycznie osiągnął ten trzeci cel. Ale wiecie, muszę o nim wspomnieć, dlatego że to jest niezwykle ważne. Moi drodzy, myślę, że wiecie i że rozumiecie to, jeżeli nie, to się na to otwórzcie, że naprawdę jest życie wieczne. Że to życie, które tu trwa kilkadziesiąt lat, nie kończy wszystkiego. Że przed nami jest wieczność. I albo spędzimy ją w tamtym strasznym królestwie, albo w tym wspaniałym królestwie. Powiem wam, że gdyby tak naprawdę chodziło tylko o tych kilkadziesiąt lat, które tu żyjemy na ziemi, a potem by rzeczywiście nie było nic, to nie wiem, czy by miało sens robić te dni opamiętania. Poważnie. Bo to wiecie, gdyby to na tym polegało, że żyjemy tutaj tych kilkadziesiąt lat, no okej, no to ktoś żyje tak, ktoś żyje inaczej. Ktoś żyje, nie wiem, w nałogach i ma ciężko. Ktoś żyje lepiej, ktoś ma dostatek, zdrowie. No ale mija kilkadziesiąt lat, oba idą do piachu. No i co za różnica? Wszystko się kończy. Myślę, że nie wartałoby aż tak wielkiego nacisku na to kłaść. Gdyby rzeczywiście to się tutaj miało zakończyć. Gdyby chodziło o tych kilkadziesiąt, no różnie ludzie ją. Jedni dożywają tej osiemdziesiątki, dziewięćdziesiątki. My mamy jedną siostrę, która ma 97 lat. I ma się dobrze. Ale wiecie, niektórzy umierają wcześniej. I gdyby o to tylko chodziło, gdyby rzeczywiście nie było nic więcej, no to żyj jak chcesz. Twój wybór. Jeżeli wolisz być przez diabła okradany, twój wybór. Ale to się nie kończy. Jest wieczność. I tą wieczność albo spędzimy z Panem, albo na zawsze w piekle. I wiecie, i to tak naprawdę jest podstawowy cel diabła.
Ten trzeci to jest jego podstawowy cel. O to w tym naprawdę chodzi. Diabłu naprawdę chodzi o to, żebyś był z nim w piekle. Mówiąc brutalnie, to jest, taka jest prawda. Te dwa poprzednie ataki, że kradnie, że zabija, do tego tylko mają prowadzić. Wiecie, to życie na tej ziemi, tych kilkadziesiąt lat, to nie jest cel sam w sobie. To życie na tej ziemi jest tylko czasem na podjęcie decyzji, gdzie chcę być na zawsze. Czy tam, czy tutaj. Wiecie, ja nie potrafię ogarnąć swoim umysłem i nie wiem, jak to jest, co tak do końca to znaczy wieczność. Ja wiem, co to znaczy wieczność. Wieczność to znaczy, że się nigdy nie skończy. Ale ja tego nie umiem sobie jakoś tak poukładać. No jak to nigdy? No nigdy. Nigdy się nie skończy. Wiecie, gdybym wiedział, że wieczność, w cudzysłowie wieczność, tam w niebie lub w piekle będzie trwać, nie wiem, nie umiem nawet powiedzieć jakiejś największej liczby. Tam bilion ileś miliardów lat. Niewyobrażalne, w ogóle nie wiem, ile to ma być. Straszliwa odległość, ale miałaby swój koniec. Miałaby swój kres. Kiedyś tam, kiedyś miałaby swój kres. Ale nie ma. Po prostu nie ma. Więc dlatego ta decyzja tutaj jest tak strasznie ważna. Bo to, gdzie będziemy na wieki, rozumiemy to wieki, to jest coś niesamowitego. Nigdy się nie skończy. I albo na wieki będziemy żyć w tym niesamowitym miejscu z Panem, albo w tym strasznym miejscu z tym złodziejem, z tą najbardziej nienawistną istotą. Jezus cię kocha, a szatan cię nienawidzi z całych sił. Moi drodzy, możemy się z tego śmiać. Możesz w to nie wierzyć, ale to nic nie zmienia. Gdzie to jest tak jak z prądem. Tutaj gdzieś po bokach są gniazdka z prądem. Możesz w to nie wierzyć, że tam płynie prąd. Możesz się śmiać, tam prąd w tym. Weź gwóźdź i włóż. Ten prąd płynący tam nie uszanuje twojej niewiedzy. Po prostu zrobi co trzeba. Dowiesz się, że tam naprawdę płynie prąd. Czyś to wierzył, czy nie? Czyś się z tego śmiał, czy nie? Tak samo jest z życiem wiecznym. Możesz się teraz nawet z tego śmiać, ale to przyjdzie. Moi drodzy, i cel tych moich dzisiejszych dwóch wykładów jest ten, aby przedstawić wam złodzieja, aby przedstawić wam pasterza. I abyście wy świadomie mogli wybrać, gdzie chcecie być na wieki. Ja wam nie chcę niczego wmusić. Nie chcę wam niczego wcisnąć, tylko chcę wam opowiedzieć o tych dwóch i wybierzecie sobie sami. Wiecie, dzisiaj chcę was jakby na tych dwóch wykładach po prostu zainspirować, zachęcić do tego, żebyście podjęli decyzję właściwą. A jutro będzie ktoś inny usługiwał, będzie taki młody człowiek, brat Damian Zając, ale naprawdę wiem, że będzie też mówił bardzo fajnie i wiem, że on będzie mówił więcej szczegółów. Na czym to polega? Jak to zrobić? Ja dziś bardzo chcę wam zachęcić, powiedzieć wam o konieczności tej zmiany. Jak to zrobić w konkretach, w szczegółach, to może jutro. Ale powiem wam od razu, że to jest bardzo proste. Biblia mówi, że na tej drodze, czyli jak uciec z tego królestwa, znaleźć się w tym, jak później w tym królestwie żyć. Biblia mówi, że to jest tak proste, że nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. Zachęcające, nie? Prawda? Dobrze, kończymy. Kończymy tamtą po waszej stronie prawą planszę. Zostawmy go sobie i zechciejmy przejść na tą drugą stronę, dużo lepszą. Moi drodzy, jeśli złodziej, diabeł, zabrał wam wszelką już to ostatnie nadzieję, tak jak wcześniej powiedziałem, nie pozwólcie sobie do końca ją ukraść. Chociaż resztki nadziei zostawcie, bo jest nadzieja, bo jest szansa. Wiecie, apostoł Jan w pierwszym liście Jana 3:8 mówi w ten sposób. Słuchajcie, Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. Wiecie, diabeł ma swój plan. Diabeł, tak jak wcześniej przedstawiałem, ma plan, żeby okraść, zabić, zatracić. Ma do tego środki, ma do tego możliwości. Nie jeden z was tego doświadcza.
Ale to na tym się nie kończy. Syn Boży przyszedł, żeby to wszystko zniszczyć. Syn Boży przyszedł, żeby to wszystko pokrzyżować i dać nowe życie. To od nas zależy, czy będziesz chciał oddać swe życie Jezusowi. Czy będziesz na tych dniach opamiętania chciał uciec z tamtego królestwa, przejść tutaj. Czy będziesz chciał powiedzieć koniec, dosyć, nie pozwolę się już dalej ograbiać. Wiecie co, bo to naprawdę nie polega tylko na tym, może ktoś przyjechał z takim marzeniem, z takim pragnieniem, żeby skończyć pić, czy ćpać, czy coś tam innego. Ale tak naprawdę to nie na tym wszystko polega. Jeżeli przejdziesz do tego królestwa, to i to tam będziesz miał. Tylko ja wam powiem coś takiego, jeżeli ktoś by, będąc w tym królestwie, po prostu z jakiejś możliwości przestał pić, to tak naprawdę niewiele się zmienia. W lepszym komforcie przeżyje jeszcze tych kilkanaście lat. I tyle. Ale całą wieczność ma tam. Wiecie, ja miałem takiego sąsiada, który naprawdę dotknął dna. Ileż razy go tam gdzieś widziałem w rowie blisko naszego domu. Raz bym go niemało przejechał. Leżał mi na drodze. Straszny stan był. Totalny, straszny stan. I wiecie, on jednego razu znalazł się u lekarza i lekarz mu powiedział: Panie Janku, bo tak miał na imię, Panie Janku, do pół roku Pana nie ma. Przy tym zdrowiu i przy tym stanie życia, picia, nie ma Pana do pół roku. Może się już widzimy po raz ostatni. Wiecie, on się tak wystraszył, on się tak tego wystraszył, że przestał pić. Gdzie to jest ewenement? Ja nie znam wielu takich ludzi. On się nie nawrócił w ogóle. On nie chciał słyszeć o Bogu. On się śmiał. Ale przestał pić ze strachu. I powiem wam, on jeszcze żył potem jakieś chyba 13-14 lat. Nie wziął kropli alkoholu. Nie wiem, kto mu dał taką siłę. Nie wziął kropli alkoholu. Nie palił, nic. Trzeźwy, fajny gość. Ale co z tego? Pozostał tam. Nie mnie osądzać, czy Bóg mu dał w ostatniej chwili łaskę, czy nie, nie wiem. Ale wszystko na to wskazuje, że pozostał tam. I cóż mu to pomogło? Miał lepszych kilkanaście lat. Przedłużył sobie życie na tej ziemi. Żył w lepszym komforcie. Kupił sobie samochód i tak dalej. No i co z tego? Jak teraz najprawdopodobniej jest tam. Dlatego, moi drodzy, nie chodzi o to tylko, żebyście tu znaleźli trzeźwość, uwolnienie z nałogu, tylko wyłącznie i zostali tam. Bo to nic nie pomoże. Ale chcemy wam pokazać to, że żeby żyć wiecznie z Panem, to należy przejść do Bożego Królestwa. A tam, w tym królestwie, znajdziecie wolność. O tym za moment. Moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że to, co diabeł wam ukradł, Chrystus może przywrócić. Miałem tutaj chwilkę rozmowy z jednym bratem, szukam go wzrokiem, o tam jest, który mówił na korytarzu mi o tym, że dokładnie tak było w jego życiu. Że diabeł ukradł mu wszystko do zera. 20 lat czy więcej kryminału i tak dalej. A teraz Bóg mu wszystko oddał. I tak to jest. Moi drodzy, ale coś więcej. Bo jeśli szatan ci zabrał, nie wiem, twoją godność, Bóg ci ją przywróci. Twoją tożsamość, Bóg ci da nową tożsamość. Nie przywróci ci tamtej, ale da ci nową. Da ci nowe pragnienia, nowe marzenia. Ale chciałbym wam przeczytać pewien werset z księgi Joela. To taki mały prorok, znaczy mały w sensie objętości księgi. I prorok Joel w 2 rozdziale, 25 wersecie mówi tak. Wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza. To jest według Biblii tysiąclecia. Wynagrodzę wam lata, które strawiła, pożarła, zjadła szarańcza. I ta szarańcza jest obrazem tego złodzieja, tego diabła. Co to jest szarańcza? Wiecie, co to jest szarańcza? Zobaczycie króciutki filmik, minuta z sekundami, który wam pokaże, co to jest szarańcza.
Dzisiaj opowiem Wam o szarańczy. Jest to owad, którego pewnie rzadko widujecie, a częściej o nim słyszycie. Jest on dość popularny, jednak nie jest to pozytywna popularność. Szarańcza to owad, którego istnienie udokumentowano już w Biblii. Była ósmą z 10 plag egipskich. Jest to owad wędrowny, który może osiągać nawet 6 cm długości. Żyje do 3 miesięcy. Występuje w Afryce, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Kiedyś była powszechna również w Europie, teraz jednak rzadko nas nawiedza. Szarańcza jest zwierzęciem stadnym. Kiedy widzi jedzących przedstawicieli swojego gatunku, również zaczyna się posilać. Taka sama zależność zachodzi przy składaniu jaj i kopulacji. Rój szarańczy może składać się nawet z 50 miliardów osobników. Porusza się on zgodnie z kierunkiem wiatru i może dziennie przebyć nawet do 200 kilometrów. Jeden osobnik dziennie zjada około 2 gramy jedzenia, czyli tyle, ile sam waży. Oznacza to, że na każdy milion szarańczy przypada tona zjedzonej żywności, a jedzą wszystko jak popadnie. Jęczmień, kukurydzę, bawełnę, ryż, sorgo, kwiaty, trawy czy drzewa owocowe. Dodatkowo odchody tego owada są toksyczne. Oznacza to, że rośliny, które przetrwają atak, zostaną zatrute. To wszystko sprawia, że owad ten nie ma zbyt dobrych relacji z człowiekiem. Taki sobie owad. Słyszeliście tam we wstępie, powiedział, że jest to udokumentowane biblijnie, biblijna plaga, pewnie znacie. To jest owad, jak słyszeliście, który w rojach przemieszcza się. Ja sobie policzyłem to, ile dziennie ton żywności taki rój szarańczy jest w stanie, bo on tam powiedział na milion. Przemnożyłem przez ilość tej szarańczy. Wyszła piękna liczba. Ten rój szarańczy, który przemieszcza się z miejsca na miejsce, dziennie strawi 5000 ton żywności. Niesamowite. Ja jeszcze sobie oglądałem filmiki, już wam tego tu nie pokazuję ze względu na czas. Jak w zeszłym roku, poważnie mówię, w zeszłym roku znalazłem to w internecie, takie roje szarańcze nawiedziły Rosję. Niesamowite te widoki były. Pustynia po ich przejściu. Ale po co to mówię? Dlatego, że tutaj w tym wersecie, który przeczytałem, ta szarańcza jest obrazem tego złodzieja, która zjadła wszystko w twoim życiu. Może się czujesz podobnie jak ten badylek roślinki jakiejś, że już tam niewiele zielonego pozostało, a może już nic. Już szarańcza zjadła wszystko. Ale tam zauważcie, było jeszcze coś ciekawego powiedziane, że jeśli nawet jakaś roślina to jakimś cudem przetrwa, to i tak jest zatruta. To i tak jest z tymi toksynami zatruta. I tak wygląda to z naszym życiem. Że choćbyś tak jak ten mój sąsiad jakoś ocalał, to i tak te toksyny zrobią, że pozostaniesz tam. Jeśli nie przejdziesz do Boga. Moi drodzy, ale zwróćcie uwagę na to słowo, które przeczytałem. Wynagrodzę wam lata. Wynagrodzę wam lata, które wam zjadła szarańcza. Zauważcie, tu nie pisze przywrócę wam lata. Gdyby złodziej ukradł tobie, nie wiem, ogromną sumę pieniędzy, 1000 złotych, no bo to jest chyba sporo pieniędzy, nie? Wyobraź sobie, że złodziej ci kradnie 1000 złotych. To jeśli miałby ci to oddać, przywrócić, to ile ci oddaje? No 1000. Ale jeśli ma ci wynagrodzić, tak jak tu jest napisane, to ile odda? W każdym bądź razie więcej niż 1000. Może 2 razy tyle, może 1200. To już wchodzimy w matematykę. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o to, co tu jest napisane, Bóg mówi tak, Bóg nie mówi, ja ci przywrócę, ja ci oddam lata zjedzone przez szarańcze. Bóg mówi, ja ci wynagrodzę, czyli dam z nawiązką, czyli dam więcej niż w ogóle straciłeś. I to jest niesamowite. Może tego teraz nie ogarniasz, może wydaje ci się to jakąś abstrakcją, ale to jest prawdą. Ja znam mnóstwo świadectw, mnóstwo ludzi, którzy o tym mówią, że ich życie przed nałogiem było po prostu jakieś tam. Potem zeszli na dno.
To nie jest droga do polecenia komukolwiek. Ale jeśli Bóg dotknie, to Bóg ma możliwość wynagrodzić. I teraz znam ludzi, którzy mają dużo więcej niż przedtem. Wydaje ci się to może niemożliwe, ale otwórz się na to. Bóg wynagrodzi. Bóg jest w stanie wynagrodzić ci lata. To, co ci szatan ukradł, Bóg ci nie tylko odda. Bóg ci odda z nawiązką, z procentem. Wynagrodzi. Wynagrodzi lata, które zjadła szarańcza. Pod warunkiem, że podejmiesz decyzję, że przechodzisz z jednego królestwa do drugiego. Że przechodzisz, że mówisz, oddam swoje życie Jezusowi. Moi drodzy, tak zastanawiam się, czy to, co mówię, oddać swoje życie Jezusowi, jest w ogóle zrozumiałe. Dla nas tak. Ale dla was, którzy może pierwszy raz tu jesteście, którzy po raz pierwszy się z tym zetknęliście, co to w ogóle znaczy? Oddać życie to się kojarzy ze śmiercią. Oddać życie to co my mamy zrobić? Cyrograf jakiś podpisać, czy co mamy zrobić? O tym będzie mówił brat Damian jutro więcej, szczegółowo. Ja tylko tak nadmienię, chcę wam pewien ślad pokazać. Wiecie, żeby coś oddać, to jest coś konkretnego. Oddać życie, czyli nie coś gdzieś wirtualnego, ale coś konkretnego. A więc spójrz na życie. Spójrz na swoje życie, co masz. Myślę, że nie jeden z was, jak zrobi sobie taką analizę, to stwierdzi, że tak za wiele to nie ma. Bo jeżeli pomyśli o swoim zdrowiu, no, podupadło. Jeśli pomyśli o swoim życiu moralnym, nie zawsze to wygląda fajnie. O rodzinnym, niejednemu się rozpadło. O zawodowym, nie ma o czym mówić. Więc kiedyś zrobi się taką analizę, to można powiedzieć, no w zasadzie to, co ja mam do oddania. Ale niech się nie czują tutaj jakby wyróżnieni czy lepsi ci, którzy mają jeszcze wszystko. Bo to jest ten przykład z tym moim sąsiadem. Czy masz dużo, czy nie masz nic? Jest ważna decyzja, co z tym zrobisz. Ale oddać swoje życie Jezusowi, to znaczy po prostu przyjść powiedzieć, Panie, to moje życie, bez względu jak ono wygląda, czy lepiej, czy gorzej, to tak naprawdę to są jakieś śmieci. Weź to Ty, zabierz to wszystko i daj mi nowe. I przez wiarę to się stanie. I przez wiarę to się stanie. Bóg ma moc to zrobić. Wiecie, myśmy śpiewali przed pierwszą sesją taką pieśń, On może. On może. Naprawdę On może. On jest w stanie zrobić coś, co przerasta Twoje myśli. Może myślisz, no jak? Tyle lat nałogu, tyle lat jakichś problemów. No jak? Medycyna już mnie przekreśliła. Ale Bóg może. Bóg jest wszechpotężny i może to uczynić. Ale wiecie co? Może się zastanawiasz nad czymś innym. Czy Bóg zechce? Jeśli tak, to pozwólcie, że zajrzymy do Ewangelii Marka. Pierwszy rozdział. Tam jest człowiek, który miał podobny dylemat. Że nie wiedział, czy Bóg zechce mu pomóc. Nie miał wątpliwości, że Bóg może, ale nie wiedział, czy chce. Ewangelia Marka 1,40. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. Czytamy, że przyszedł do Jezusa człowiek pokryty trądem. Ewangelista Łukasz dodaje jeszcze jedno istotne słowo w tym miejscu. Cały. Słowo cały. Czyli brzmi to w ten sposób, że przyszedł do niego człowiek cały pokryty trądem. A to jest istotne słowo. Wiecie, bo trąd, choroba trądu miała swoje etapy. Początek to gdzieś tam pojawiła się plamka, ale później te plamki się rozszerzały, zajmowały całe ciało. A te plamki były tragiczne, bo one gniły, po prostu gniły i ciało odpadało.
straszne, niesmaczne, ale powiem wam, że człowiek cały pokryty trądem nie wyglądał fajnie. Wierzcie mi, człowiek pokryty trądem, on cały gnił po prostu. On po prostu śmierdział. To z daleka było czuć i widać. Więc nie dziwmy się temu człowiekowi, że w takim stanie zdawał sobie sprawę z tego, jak wygląda, jak od niego cuchnie gnijące ciało. Że miał wątpliwości, czy ten święty Jezus będzie chciał go w ogóle dotknąć. Czy będzie chciał mu w ogóle pomóc. Czy będzie chciał w ogóle z nim rozmawiać. Pewnie wiedział gdzieś, pewnie ktoś mu powiedział, że Jezus może. Inaczej by nie przyszedł. Tak też myślę, że większość z was wie o tym, że Jezus jest wszechmogący. Że Bóg jest wszechmogący. Z tym może nie macie problemu. Ale chcę was zapewnić o tym, że Jezus chce pomóc. Zobaczcie, jak zareagował na tą sytuację. Kiedy ten człowiek przyszedł, to po pierwsze Jezus powiedział chcę. Zapewnił go ustnie. Chcę, bądź pewny, że ja chcę. Ale wiecie co? On zrobił coś więcej. On nie musiał tego robić. Wręcz nie powinien tego był robić. Dotknął go. Nie powinien był tego robić, dlatego to mówię, bo to było wbrew prawu. Człowiek zdrowy nie miał prawa dotykać chorego. Ale nie musiał tego robić. Wiecie, ile jest w Biblii opisów uzdrowień, kiedy Jezus nie dotykał? Całe mnóstwo. Całe mnóstwo jest opisów, kiedy Jezus tylko wypowiedział słowo, a człowiek był zdrowy. Nawet na odległość czasem. Kiedy Jezus tylko wyciągnął rękę albo różne inne. Wiecie, Jezus wcale nie musiał go dotykać, a byłby uzdrowiony. Mógł wypowiedzieć nad nim słowo i byłby uzdrowiony, ale on go celowo dotknął, aby mu to udowodnić, że go kocha, aby mu udowodnić, że się nim nie brzydzi, aby mu udowodnić, że jest mu cenny. Dlatego położył na nim swoją rękę. I wiecie, widzę w tym coś jeszcze więcej. Wiecie, Jezus nie uzdrowił tego człowieka po prostu jak kolejną osobę do uzdrowienia. Przecież on uzdrawiał tłumy. Ale widzę w tym fragmencie to, że on mu był cenny. Ten jedna osoba. Bo czytamy zdjęty litością. On emocjonalnie był związany z tym, z tą sytuacją. Jezus był dotknięty wewnętrznie. Jego emocje były dotknięte, kiedy popatrzył na tego człowieka. I czytamy zdjęty litością. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś na tym miejscu i czujesz się może podobnie jak ten trędowaty, to chcę cię zapewnić, że Jezus dokładnie patrzy na ciebie i jego emocje są poruszone. On nie patrzy na tę salę jak na tłum głów. On patrzy na tę salę i widzi ciebie. Dokładnie zna twój problem. Dokładnie zna wszystkie twoje myśli. I często nad niejednym z nas jest zdjęty litością i miłością. Może czujesz się podobnie jak ten trędowaty. Może on czuł się cały pokryty trądem. Może czujesz się cały pokryty grzechem. Może czujesz się cały pokryty wyrzutami sumienia. Może czujesz się cały pokryty wstydem z powodu tego, co zaszło w twoim życiu. Z powodu twojego nałogu. Z powodu może patologicznego postępowania. Może wdepnąłeś w coś paskudnego. Może w okultyzm. Może w jakąś niemoralność. Może jakąś przemoc. Nie chcę już tu mówić o prostytucji. Ale wiecie, różne są sprawy. Nie chcę już tu wspominać takich rzeczy, wspominać indywidualnie do kogoś. Tak tylko zaznaczę, przecież żyjemy w tym świecie. Takie rzeczy jak homoseksualizm, jak pedofilia i tak dalej. Jeśli ktoś gdzieś się o to otarł, to wiadomo, że możesz czuć się jak tamten. Ale bez względu na to, w jakim etapie jesteś, gdziekolwiek cię szatan doprowadził, wiedz jedno, że Jezus chce, że Jezus może. Jezus chce wykorzystać tą sytuację, że jesteś na tych dniach opamiętania i chce dotknąć cię. I chce położyć swoją rękę na ciebie i powiedzieć ci, kocham cię. Nie interesuje mnie twoja przeszłość. Chcę ci dać przyszłość. Chcę ci dać coś pięknego.
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. O tym mówiliśmy. A teraz słuchajcie, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Czyli aby to życie miały w obfitości. Ja jestem dobry pasterz. Skoro zastanawialiśmy się, co nam oferuje złodziej, mówiliśmy, że złodziej przychodzi, ma ofertę, mówiliśmy o niej. Tak Jezus mówi, ja przychodzę i mam ofertę. I chciałbym wam chociaż króciutko przedstawić, czego możemy się spodziewać, jaką ofertę ma Jezus. Więc po pierwsze, moi drodzy, Jezus, dobry pasterz, w swojej ofercie ma dla ciebie przebaczenie. On może przebaczyć każdy twój grzech, jakikolwiek by on nie był. Wiecie, ciężko żyje się z poczuciem winy. Ciężko żyje się z wyrzutami sumienia. A im większe te grzechy, tym trudniej. Wiecie, Jezus, dobry pasterz, w tym ofercie, z którą przychodzi do ciebie, jest całkowite przebaczenie. Całkowite przebaczenie. Izajasz mówi, że choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, to jest pierwszy rozdział, 18 werset. Jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Dwa kolory tu są użyte, czyli szkarłat, purpura. Bardzo intensywna barwa. Trudno jest to czymś zamalować, czymś wybielić. Taki przykład, taki obraz używa Bóg przez proroka Izajasza. I Bóg mówi, nie ma dla mnie problemu. Ja to wybielę, ja to zlikwiduję, nie będzie tego. Ale powiem wam coś jeszcze, że psalmista mówi tak, jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalę występki twoje od ciebie. Czyli, o co tutaj chodzi? Jeżeli przyjdziesz do Jezusa z prośbą o przebaczenie, on to uczyni. Przebaczy ci grzechy i wiesz, co się z nimi stanie? Oddali ich od ciebie, jak najdalej się da. Jak wschód od zachodu. Zastanawialiście się, czemu tu jest użyte słowo wschód od zachodu? Przecież można równie dobrze byłoby jak północ od południa. Mam pomoc. Popatrzcie, globus. Północ, południe. Prawda? Jeśli byśmy powiedzieli, że zostały oddalone jak północ od południa, no to jest jakaś granica. Jeśli bym szedł tutaj gdzieś, mi się tu ciężko patrzy na to, ale gdzieś tu, co to tu mamy? Afryki patrzę. O, tu jest Afryka gdzieś. Jeśli byśmy szli tutaj gdzieś z Afryki, na północ, to dojdziemy do konkretnego miejsca, do bieguna. Prawda? Gdybyśmy z Afryki poszli na południe, również dojdziemy do jakiegoś konkretnego miejsca, do bieguna. Więc ta odległość jest jakoś mierzalna. Ma swoją odległość mierzoną w kilometrach. Więc jeśli by w Biblii było napisane, że jak północ od południa, to jest to jakaś mierzalna sprawa. Ale Bóg mówi, jak wschód od zachodu. Tu nic nie ma. Tu nie ma żadnego bieguna. To jest niemierzalne. A więc Pan Bóg odsuwa nasze grzechy na odległość, która jest nie do zmierzenia. Tych grzechów Pan Bóg nie pozwoli już nigdy, żeby wróciły. Chyba, że sami będziemy je odkopywać. Szatan będzie to robił, ale to już jest inny temat. Ale Jezus przebaczy ci twoje grzechy doskonale. Całkowicie. On ci ich nie przypomni. To nie tak, że Jezus ci przebaczy, a za chwilkę ich przypomni. To my tacy jesteśmy. To ludzie tacy, są tacy, że przebaczą, a przy pierwszej lepszej kłótni przypomną. Prawda? Ale Bóg tak nie robi. Bóg nigdy ci ich nie wspomni. Wiecie, jest jeszcze jedna rzecz, która aż trudno zrozumieć. Tak jak mówiłem, że mi trudno zrozumieć, co to jest wieczność, że się nigdy nie zakończy, to aż mi trudno zrozumieć Boże przebaczenie. Bo wiecie, On, kiedy przebacza, to patrzy na ciebie w taki sposób, jakbyś nigdy nic złego nie zrobił. Niesamowite. Dostajesz nową kartę. Jesteś nowy jakby. Zupełnie. I Pan Bóg na ciebie patrzy jak na kogoś, kto jeszcze nigdy grzechu nie popełnił. Niesamowite.
Ale tak jest. I to Jezus przynosi w swojej ofercie do ciebie, jeśli będziesz z niej chciał skorzystać. Druga rzecz to wolność. I to jest to, o czym wcześniej wspominałem. Czyli Pan Bóg odda ci wolność. Zabierze wszelki nałóg. Rozbije wszelki łańcuch. I będziesz wolny. A wolność, myślę, to jest coś, czego tak bardzo pragniemy. Czego tak bardzo potrzebujemy. Wiecie, to jest tak, jakbyśmy byli na... Znowu wracam do tych dawnych, dawnych historii czasów niewolnictwa. Wspomniałem o tej książce Hatawuja Toma. Ale myślę, że kojarzycie tamte czasy z historii. Były targi niewolników. I niewolnik, gdzieś tam schwytany, stał na tym targu i czekał, aż go ktoś kupi. I tak może myślał, do jakiego ja gdzieś trafię pana. Czy mnie zakatuje od razu, czy będę miał jako tako. Czy będzie strasznie, czy mniej strasznie. I wyobraźcie sobie, że przychodzi na ten targ niewolników. Podchodzi do kogoś, jakiś kupiec. Przychodzi, płaci, zabiera go. No i ten już główkuje. No i co teraz będzie? Gdzie ja się dostanę? A on odpina łańcuch i mówi, jesteś wolny. Jesteś w tym momencie wolny, ale możesz u mnie pracować. Nie jako niewolnik, jako pracownik. I to jest coś takiego. Dajesz, Jezus da ci wolność, ale możemy mu później w tej wolności służyć. U niego jakby pracować. Jezus może dać ci wolność. Może ci przywrócić tożsamość. Albo inaczej, dać ci nową tożsamość. Wiecie, Bóg w tym momencie, kiedy do niego przychodzimy, staje się naszym ojcem. Ja wiem, że część z was na pewno ma zupełnie złe skojarzenia na słowo ojciec. No niestety, takich rodzinach czasem ktoś mógł żyć, że słowo ojciec to jest niemiłe słowo, ale zupełnie inaczej jest z Bogiem. Niesamowity to jest ojciec. Ojciec, który nas zaadoptował i możesz od tamtego momentu, jeśli podejmiesz tą decyzję, czuć się pełnoprawnym synem, pełnoprawną córką. On daje ci swoją miłość. Wiecie, aż trudno to wyrazić, Jego miłość, bo czasem nasze skojarzenia ludzkie też są zupełnie inne. Może nie jeden z was w ogóle prawdziwej miłości nie doświadczył. Ani w rodzinie od swoich rodziców, ani w małżeństwie, ani nigdzie. Ale rzeczywiście, choćbyś tego nie rozumiał, to ja tylko zachęcam cię, otwórz się na miłość Bożą. Ona przewyższa wszystko, cokolwiek bym mógł opowiedzieć. Miłość Boża jest po prostu niesamowita. Nawet jej trudno wytłumaczyć, ale wystarczy się na nią otworzyć. I jeszcze jedno wam chcę powiedzieć, że to, z czym przychodzi ten dobry pasterz, to jest pewność zbawienia. Pewność zbawienia. Wiecie, gdybym poszedł teraz i zrobił na ulicach Ustronia, czy Warszawy, czy Wrocławia, czy gdziekolwiek taką ankietę, zadałbym pytanie, czy pan, pani jest wierzący, wierząca. Myślę, że z 90% byłoby odpowiedzi na tak. A gdybym zadał drugie pytanie, czy masz pewność życia wiecznego i zbawienia, to bym usłyszał, a kto może mieć pewność? A któż może mieć pewność? Mam nadzieję. Tak większość Polaków odpowie, ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję, że jakoś to tam się uda. Że tamte moje dobre uczynki, trochę ich też było. Że może się jeszcze będą za mną modlić i tak dalej. Ale moi drodzy, Jezus daje nam pewność teraz, dzisiaj. Kochani, ja mam 100% pewność, że gdybym musiał odejść z tego świata, trafiam natychmiast w ramiona Ojca. 100% pewność. 100%. I to jest piękne. Nie muszę żyć w nadziei, no może jakoś to będzie, ale w pewności. I to przyjście do dobrego pasterza ci zagwarantuje. A więc, moi drodzy, mamy wybór. Po prostu stawiam przed wami wybór. Czy dziś, czy jutro. Pokrótce przedstawiłem wam złodzieja, który przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać.
Powiedzcie mi, jaki sens ma tkwić w Jego Królestwie. Jeżeli już tu na tej ziemi On nas chce upodlić, On nas chce okraść. Pewno, że On to umie sprzedać, że On jest mistrzem w sprzedawaniu swoich zatrutych towarów, że On umie pięknie ten grzech nam podać, że jest kuszący, że wygląda to jak najlepsza oferta, ale w środku i tak jest śmierć. W środku po rozpakowaniu, po dłuższym używaniu okazuje się, że to, co tak pięknie wyglądało, jest śmiercią. Może nie jeden z was pamięta początki swoje, kiedy ten kieliszek był pomocą, był fajny, pomagał się odstresować, dodawał odwagi w sytuacji onieśmielenia. Ale okazało się, że to fajnie zapakowane jest śmiercią. I tak dalej, i tak dalej. Więc choć on pięknie towar sprzedaje, i tak sprzedaje śmierć. Więc jak mówię, tutaj na tej ziemi sprzedaje śmierć. Tutaj na tej ziemi chce nas upodlić, okraść, zniszczyć. Nie mówiąc już o wieczności, gdzie nas chce zatrzymać na wieki z sobą. Słuchajcie, piekło i niebo są realne. Ja wiem, że wielu ludzi się śmieje z piekła. Wiem, że wielu ludzi żartuje sobie z piekła. Nawet sobie mówi, że będą tam przynajmniej w fajnym towarzystwie. Współczuję. Piekło jest realne. Tak samo jak niebo jest realne, tak piekło, męki piekielne są realne i prawdziwe. Więc mamy wybór, czy chcemy tam, czy chcemy do równie realnego miejsca z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Moi drodzy, wybór wydaje się oczywisty, ale ja wam go nie będę wpychał. Wy podejmijcie decyzję. Może zastanawiasz się, no jak? W jaki sposób? Co mam zrobić? Tyle razy sobie chciałem pomóc. Tyle razy inni mi chcieli pomóc. Nic z tego nie wychodzi. Posłużę się jeszcze jednym obrazem. Z natury obrazem. Wiecie, co to jest bagno? Mówię o takim fizycznym bagnie. O moczarach, czy mokradły, czy jak to tam. Coraz mniej już tego w ogóle w przyrodzie występuje, ale pewnie jeszcze gdzieś są. Bagno ma to do siebie, mówię takim prawdziwym bagnie, że jak ktoś do niego wpadnie, to jest po nim. Wciąga. Im więcej się chce szamotać, im więcej sobie sam chce pomóc, tym głębiej siada. Tak aż się udusi. I nie ma możliwości, żeby z tego wyszedł sam. Nie ma. Chyba, że ktoś z zewnątrz poda mu rękę, albo rzuci mu linę, albo jakiś tam drąg czy coś. Wtedy on może uchwycić się czegoś zewnętrznego i to go może wyciągnąć. Sam nie ma szans. I właśnie tylko to potrzebujesz zrobić. Tylko żeby przejść z jednego królestwa do drugiego, potrzebujesz zrobić to jedno, wyciągnąć swoją rękę. Znaczy ja nie mówię tutaj o geście podniesienia ręki, bo on nic nie załatwia, ale mówię o tym duchowym. Powiedzieć: Panie, ratuj. Panie, ratuj. Wiecie, kiedyś Piotr, jak chodził po morzu, była taka historia, jest taka historia w Biblii opisana. Szedł po wodzie, odszedł kawałek od łódki i nagle z powodu zachwiania zaczął tonąć po prostu. I wiecie, na jaką teologię się zdobył Piotr? Wiecie, on nie zaczął myśleć i mówić jakąś teologią, czymś bardzo mądrym, wyszukanym. On krzyknął: Panie, ratuj. I to wystarczyło. I Pan podał mu rękę i go uratował. I tak naprawdę wystarczy okrzyk twojego serca. Ten prawdziwy, z wiarą: Panie, ratuj. Panie, zmień moje życie. Nie potrzeba żadnej teologii. A On to uczyni. A potrzebna jest nasza do tego wiara. Myślę, że więcej szczegółów usłyszycie jutro. Kochani, chcę zakończyć moje zwiastowanie do was historią, którą myślę, że większość z was bardzo dobrze zna z Biblii, która jest takim drogowskazem, która jest taką instrukcją, jak mamy zrobić. To jest historia, bibliści ją nazwali syna marnotrawnego. Lepiej by było, gdyby tam napisane było historia miłosiernego ojca, ale nieistotne, wiemy, o co chodzi. I przypomnę wam, którzy znacie, opowiem tym, którzy nie znacie,
pokrótce tą sytuację. Dlatego, że to jest po prostu instrukcja, w jaki sposób możemy wyjść. Wiecie, syn żyjący w domu ojca, tutaj nie będę na ten fragment dużo poświęcał, po prostu odszedł. Zabrał pieniążki, zabrał to, co mu się należało i odszedł. I zaczął sobie żyć, jak sobie chciał. No i widzicie, to jest właśnie to opakowanie. To, co diabeł mu sprzedał w pięknym opakowaniu. To, że miał mnóstwo pieniędzy, mnóstwo koleżków, mnóstwo panienek. Żyć, nie umierać. To było to piękne opakowanie w środku śmierci. Bo kiedy się to skończyło, został bez niczego. Został obrabowany. Został bez nadziei. Jeszcze dodatkowo głód w tym kraju. Zaczął po prostu głodem przymierać. Tak na w ogóle w tej opowieści biblijnej to był Izraelita. To był Żyd, Izraelita. I do tego się posunął, że szukał pracy i dostał pracę jako pasterz świń. A to była największa hańba dla Izraelity. To jest obraz tego, że zszedł na samo dno. Paść świnie dla Izraelity, być w otoczeniu świń, to była największa hańba. Wiecie, nawet być pasterzem owiec to nie była specjalna chluba. Ale to wykonywali jak najbardziej. Chociaż nie byli pasterze tam jakoś elitą społeczeństwa. Ale pasterz świń to była hańba ponad hańby. Więc jest to obraz człowieka, który po prostu zszedł na samo dno. Te świnie się tam miały lepiej niż on, bo przynajmniej miały żarcie. A on im musiał podkradać, żeby z głodu nie umrzeć. I to jest stan. Biblia opisuje stan tego człowieka. Dokąd zszedł. Jak nisko upadł. Ale teraz wam chcę pokazać drogę wyjścia, która rozpoczęła się od momentu, kiedy czytamy w Bożym Słowie, że on spojrzał w siebie. On zdał sobie sprawę. On zdał sobie sprawę i zrozumiał, gdzie ja jestem. Może się rozejrzał i powiedział, i co ja tu robię? Co ja tu robię przy tych świniach? Co ja tu robię? Gdzie ja jestem? Wiecie, i to jest pierwszy moment do ratunku. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, oj, chyba jestem w złym miejscu. Oj, chyba zabrnąłem w niewłaściwą uliczkę. I to jest pierwszy moment. Jestem w problemie. Jestem w problemie. To jest uświadomienie sobie, że jest źle. Ale potem drugi etap to było podjęcie decyzji. I powiedział, o nie, 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 ja tu dłużej nie będę. Ja tam dłużej w tym królestwie złodzieja nie będę. Ja nie chcę tam dłużej tkwić. Bo przecież jest ojciec. Bo przecież ojciec na mnie czeka. Przecież ojciec jakby wyciąga do mnie swoją rękę. Zauważcie, co ciekawe. Ojciec nie poszedł go szukać. Prawda? Ojciec czekał. Ojciec w swoim domu, tam skąd on uciekł, on tam czekał. Ale nie łaził między świnmi ten ojciec, żeby go tam wyciągnąć stąd. Ale ten syn wiedział, że ojciec czeka. Że ojciec ma wyciągniętą rękę, żeby go wyciągnąć z tego bagna. I on podejmuje tą decyzję. Ja stąd się ruszam. Wychodzę. Wychodzę z tego królestwa złodzieja i przechodzę. I co by było, gdyby on tak gadał? Wychodzę. Przyszedł następny poranek, no wychodzę stąd. Przychodzi kolejny tydzień. Dłużej tu nie będę, wychodzę. Mija miesiąc, on mówi, wychodzę stąd. Zginąłby tam. Decyzja to za mało. Wiecie, nie jeden zatrzymuje się na etapie decyzji. Może już jesteś na kolejnych dniach opamiętania. I podejmowałeś w swojej głowie, no muszę coś z tym zrobić. Muszę coś z tym zrobić. No już tyle wiem, już tyle słyszałem, no muszę coś z tym zrobić. I gdzie jesteś? Tu chodzi o realizację. Tak, pierwsza rzecz, uświadomić sobie, mam problem. Druga, decyzję podjąć, koniecznie. Ale trzecia, to trzeba zrobić to, co ten syn zrobił. Wstał i poszedł. Wstał i poszedł. I to go dopiero uratowało. Wstał i poszedł. Nie skończył na tym, że sobie postanowił, ale to zrobił. I kiedy spotkał się z ojcem, powiedział mu, ojcze, zgrzeszyłem. Powiedział, ojcze, zgrzeszyłem. Wyznał mu swój grzech. Przeprosił go. Powiedział, ratuj. To jest tak właśnie, ojcze, ratuj mnie. I to jest ta droga. To jest ta droga również i dla was.
Jak wcześniej powiedziałem, nie chodzi tylko o to, żeby żyć do końca w trzeźwości. Chodzi o to, żeby odejść z tamtego królestwa. Aby tak jak syn marnotrawny powiedzieć, ja tu dłużej nie wytrzymam. Ja tu dłużej nie chcę być. Jest inne życie. Jest inne królestwo. Jest pasterz Jezus, który na mnie czeka. Który wyciąga do mnie dłoń. Który chce mnie wyciągnąć z tego bagna. Bo sam nie dam rady. Ale musisz mu podać swoją dłoń. To ty musisz mu podać swoją dłoń i powiedzieć, to jest moja ręka. Ciągnij z tego bagna. To jest ten obraz, kiedy syn marnotrawny wraca. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Wybór należy do was. I ja modlę się o to, że dokonacie właściwego wyboru. Szczerze. A Bóg ma moc. Po pierwsze chce, a po drugie naprawdę ma moc, aby cię wyrwać. Abyś odjechał w niedzielę z tych dni opamiętania. Jako człowiek będący w tym królestwie. Jako człowiek będący w królestwie Jezusa. On ci da wolność. On ci da pokój. Tak jak wcześniej powiedziałem, tu nie chodzi o dostatek materialny. Nie głosimy tutaj Ewangelii sukcesu, że wszystkie twoje problemy znikną i będziesz chodził w chmurkach. Nie chodzi o to. Ale z pasterzem, który cię będzie prowadził. Który ci pomoże każdy twój problem rozwiązać. Który ci przywróci twoją godność. Ha, nie tylko przywróci, wynagrodzi. Wynagrodzi lata, które zjadła szarańcza. A więc zachęcam was do dokonania właściwego tutaj wyboru. Zakończę, kochani, jednym takim opowiadaniem, które gdzieś tam kiedyś wyczytałem, ale wydaje się mi bardzo takie trafne. Otóż była wycieczka do Izraela i jeżdżąc autokarem po Izraelu, przewodnik, bo to była chrześcijańska wycieczka, jeżdżąc tym autokarem po tym Izraelu, przewodnik opowiadał swoim słuchaczom w tym autokarze o zwyczajach, o Izraelu i między innymi mówił im o pasterzu, o stadach owiec. Odwoływał się do Biblii, do biblijnego wzoru pasterza i pokazywał, że to tak rzeczywiście działa, że pasterze faktycznie, że ten obraz biblijny jest realny, jest prawdziwy. Że to, co w Biblii pisze, jest takie faktyczne, jako dowód na to, że Biblia jest prawdziwa. I mówi o tym, że pasterz idzie przodem, że owce go słuchają, że on nie bije swoich owiec, tylko do nich mówi, że ich wprowadza do owczarni. Wiecie, i tak jadą, nagle patrzą przez okno, widzą scenkę zupełnie inną. Widzą stado owiec, człowieka, który idzie za nimi z batem i siecze tym batem i wrzeszczy, krzyczy. Wiecie, w autobusie zaległa cisza. Ten przewodnik czuł się bardzo niekomfortowo. Co jest grane? Tak się naopowiadał, a nagle z okna widzą zupełnie coś innego. Powiedział do tego kierowcy, że to musi sprawdzić. Mówi, zatrzymał autobus i mówi, ja muszę coś powiedzieć temu człowiekowi. Co to za pasterz jest? Poszedł do niego i zaczął tam z nim się wykłacać. Mówi, coś ty za pasterz? On mówi, ale o co chodzi? Ja nie jestem pasterz. Ja jestem rzeźnik. Ja te owce prowadzę na spęd. One idą do rzeźni, zabijamy je. Widzicie, w tym obrazie chcę wam coś przekazać. Albo będziesz jego owieczką, która pójdzie za pasterzem. No jak Jasiu mówił ten psalm na dole, na pasie zielone będzie prowadził, da pokój. Cały ten psalm, który na dole słyszeliśmy. Pasterz, który wprowadza w najlepsze miejsca. I będziesz szedł za nim, go słuchając. Albo będziesz pędzony przez złodzieja na spęd, na śmierć. Wybór należy do was. Błogosławię was, moi drodzy, i życzę wam dobrych wyborów, rozsądnych wyborów i wierzę, że ich dokonacie.